Budynek na ulicy Sienkiewicza, w którym znajdowała się Komenda Powiatowa Sanockiej Policji, obecnie świeci pustkami. Jak się jednak okazuje, Komisje Rady Powiatu oraz Zarząd wyraziły zgodę na remont i adaptację budynku dla potrzeb administracyjnych Starostwa Powiatowego. Mamy projekt techniczny, który zakłada koszty na adaptację ponad 5 milionów z haczkiem, jeśli chodzi o adaptację całego obiektu, i wszystkie wydziały by się mieściły w tym obiekcie, również archiwum. Zarówno starosta, jak i radni zapewniają, że remont pomieszczeń oraz wszelkie prace związane z przeniesieniem administracji nie obciążą budżetu Starostwa Powiatowego. Żadna ze złotówek z budżetu powiatu sanockiego nie będzie przeznaczona. Jest możliwość sprzedaży tych pomieszczeń, tej substancji, gdzie jesteśmy, 1/3 razem, co mamy tutaj razem z miastem. Piąte piętro na Kościuszki, gdzie w chwili obecnej mamy część archiwum, i również na ulicy Kościuszki, gdzie mieści się geodezja, które obiekty do sprzedania. Można oczywiście zrobić też wersję drugą, to znaczy starać się o środki dodatkowe, pozyskać środki dodatkowe, natomiast dać sam wkład własny, i wtedy na tej całej operacji, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, być może powiat by nawet jeszcze zarobił i może by zostało z 2-3 miliony w powiecie. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu zasygnalizowano, że ewentualny remont i przeprowadzka zajmie odpowiednim ekipom około 2 lat. Wydział Rozwoju Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym ma jednak już kłopoty z archiwizowaniem dokumentów. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest teraz taka, że po prostu nie mamy gdzie przetrzymywać dokumentów. Tak się składa, że zgodnie z obowiązującym obowiązkiem, porządkiem prawnym, produkujemy dziennie w Wydziale Komunikacji w granicach 30 teczek. Wstępnie ustalono, że do czasu powstania nowej siedziby starostwa archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu będzie mieściło się na 5. piętrze budynku przy ulicy Kościuszki, gdzie obecnie lokale starostwa wynajmuje gmina Sanok. Umowa wynajmu pomieszczeń została więc wypowiedziana gminie Sanok, która prawnie może zajmować lokale do końca grudnia. Wydaje mi się, że należałoby z wójtem po prostu porozmawiać, czy on nie chce złożyć konkretnej oferty kupna tego 5. piętra, bo to jest jakoś logiczne. Naczelnik Zenon Stryjak nie ma jednak wątpliwości. Archiwum dla wydziału jest niezbędne. Zaznacza ponadto, iż elektroniczny system dokumentacji zdecydowanie rozwiązałby istniejący problem. Nie wypracowaliśmy jeszcze w Polsce systemu przechowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych. Nie ma na przykład wprowadzonego podpisu elektronicznego, i to są konsekwencje tego, że cały czas produkujemy potężne ilości dokumentów. Dla przykładu Wydział Komunikacji, ta część, która rejestruje pojazdy, codziennie gdzieś tak produkuje 30 teczek nowych. A oprócz tego trzeba pamiętać, że to są dokumenty, które muszą być przechowane przez przynajmniej 10-15 lat niektóre, a dotyczące praw jazdy nawet 50 lat. Niezależnie od finału przeprowadzki, już dzisiaj należy dołożyć wszelkich starań, by wdrażać elektroniczny obieg dokumentów w urzędach i zakończyć zbędną praktykę przerzucania tysięcy kilogramów papieru. Takie rozwiązanie usprawni zarówno pracę urzędu, a także zadowoli interesantów, którzy nie musieliby już stać w długich kolejkach.